Dzięki bardzo, Grzesiu, i dzięki Wam za zaproszenie. Jak zawsze bardzo się cieszę, jak mogę się wyruszyć w drogę w niedzielę rano w Waszą stronę. I dzisiaj ciągnę dalej, jeżeli chodzi o list Jakuba. Powoli wkraczamy w ten tekst. Od kilku spotkań. Dzisiaj dotarłem do trzeciego rozdziału i dla tych z Was, którzy macie Biblię, to może będziecie chcieli to śledzić. Jak nie, to oczywiście mamy też na ekranie ten fragment, który chciałbym tak dotykać. To może omówić to za dużo powiedziane, ale dotykać. Parę miesięcy temu może wspomniałem o takim małżeństwie z Ukrainy, z którym współpracowałem w jednej inicjatywie. I w pewnym momencie, bardzo dobrze szło, w pewnym momencie twierdzili, że życie w Kalifornii ich przyciąga i wyjechali do Kalifornii i ta inicjatywa padła w tym momencie. I pytanie moje było, jak na to reagować? Kościół, w którym byli zaangażowani, nie widziało nic złego, raczej błogosławiło ich tam. W tym wyjeździe ja byłem bardziej sceptyczny i trudno mi było to przyjąć, że to jest coś od Boga. I kiedy byłem teraz, miałem przywilej w zeszłym tygodniu, żeby być na Cyprze na urlop, na tydzień z żoną. I na Cyprze nie ma za bardzo dużo biblijnych miejsc. Natomiast jedno miejsce, które może jest biblijne, może to jest tradycja, jest w takim mieście Pafos, gdzie apostoł Paweł był. I tam jest taki filar, gdzie podobno, przynajmniej lokalny tam, tradycja nakazuje, że to było miejsce, gdzie Paweł został przywiązany do tego filara i został biczowany 39 razy. Nie wiadomo, czy tak jest, czy nie. Ale ja tam byłem z żoną i myślałem, no to ja tu jestem, okulary słoneczne, wybieram się na plażę, na basen, oglądam piękno, czysta woda, pływam sobie. A apostoł Paweł był w tym miejscu 2000 lat wcześniej i on miał trochę inną rzeczywistość. I pytanie w tym momencie miałem, no co ja, nie robiłem sobie selfie koło tego filara, ale myślałem, no to co się zmieniło? Czasy się zmienili, Bóg się zmienił, ja się zmieniłem. Po prostu, co ja tu robię? Porównując siebie z apostołem Pawłem. I wróciłem do Polski z początku tego tygodnia. Akurat lądowałem na twardej ziemi, bo już w środę była rozprawa sądowa przeciwko stowarzyszeniu, w którym jestem prezesem, więc od razu na rozprawę. I też się dowiedziałem, że znajoma nasza lądowała w międzyczasie, jak nas nie było, w szpitalu, podejrzana o rak. I myślę, no to w tym tygodniu to już zapomniałem o słońce i teraz jak podejść do takich spraw z Bożej perspektywy. I wiem, że każdy z Was mógłby coś podobnego powiedzieć, jakieś przeżycie czy jakieś trudne sprawy, problemy, które Was martwią albo przerastają. Przerastają nasze możliwości. Nie możemy pozbyć się tej ziemi, tego trudu. I ten list Jakuba było napisany, jak pamiętacie, do młodych kościołów rozproszonych. I oni mieli podobne przeżycia. I Jakub podchodzi do tych tematów. Jak podejść do takich tematów trudnych? Albo w naszym wydaniu, albo w wydaniu ludzi wokół nas. Jak mamy żyć po Bożemu? I żeby szybko przypomnieć sobie te pierwsze rozdziały. W pierwszym rozdziale on mówił sporo o próbach. Że te próby, które przechodzimy i Ania trochę wspomniała o tym wcześniej, te próby, które nas czasami przerastają, mogą być użyteczne.
możemy nawet się cieszyć, radować się tym. Jak radować się rozprawą sądową, która grozi ci bankructwo? Jak radować się rakiem? Jak radować się, jak jesteś przywiązany do filara i jesteś biciowany? Jak radować się, kiedy nie masz kasy, nie masz zdrowia? To są istotne tematy dla nas. Może nie codziennie, ale bywają w naszym życiu u każdego z nas. Pytanie, jak sobie radzimy z tym? I on wspomina o tym w tym pierwszym rozdziale, że te próby są, mogą być używane przez Boga, żeby nas wyszlifować, żebyśmy stali się dojrzałymi, żebyśmy uczyli się zaufania i wiary do Boga w sytuacji, kiedy właściwie to już jest poza naszej kontroli. Już jesteśmy bez ratunku, chyba że Bóg coś zainterweniuje. Że to może być dla nas dobre, to może być dla nas dojrzewające, żeby nic nam nie brakowało, żeby ta wiara była naprawdę istotna i autentyczna. I potem on przechodzi do zagadnienia biednych i bogatych i twierdzi, że wcale nie jest tak, jak świat uważa, że bogaty jest w uprzywilejowanej pozycji, a biedny jest w gorszej sytuacji. Wręcz przeciwnie, on potrafi argumentować, że biedni mogą też znaleźć radość w swojej sytuacji i że bogaci muszą bardzo uważać na to, żeby nie zaczęli ufać temu, co jest przemienne i nie zostanie i nie ratuje. I potem on przechodzi dalej w tym pierwszym rozdziale i zadaje pytanie, piąty werset, jeżeli brakuje wam mądrości, i w kontekście myślę o mądrości duchowej, żeby właściwie, brakuje nam, żebyśmy właściwie patrzyli na te zagadnienia. Jeżeli brakuje wam mądrości, on pisze w piątym wersecie, to wtedy poproś Boga, żeby dał ci zrozumienie, żeby wyświetlił cię, żebyś zrozumiał, po co to. Po co to jest w moim życiu? Może Bóg ma tu jakiś plan, jakąś nauczkę dla mnie. I jeżeli naprawdę chcesz wiedzieć, jaka jest mądrość duchowa, a nie mądrość świecka, to wtedy zacznij patrzeć w lusterko. I pod koniec tego pierwszego rozdziału mamy 22-25, że mamy teraz popatrzeć w lusterko. Słowo Boże, przyjdź do Słowa Bożego jako lusterko, które wyświetla nam. I jak patrzymy w lusterko, lusterko ma taką wadę, taką różnicę w stosunku do Słowa Bożego w rękach Ducha Świętego, że lusterko tylko pokazuje nam zewnątrz. Pokazuje nam, co jest na zewnątrz. Natomiast Słowo Boże w rękach Ducha Świętego patrzy na to, co jest w wnętrzu naszym. Wyświetla to, co jest wewnątrz nas. Jest bardzo fajna książka napisana przez Larry Kraba, że prawdziwe zmiany zaczną się od środka, od wnętrza. Po angielsku jest łatwiejszy tytuł Inside Out. Bardzo polecam tą książkę, to nie jest już nowa pozycja teraz, ale mogę powiedzieć, że to mi bardzo dużo dało. Że Duch Święty ma zadanie, żeby wyświetlać nasz wnętrze. Przyjdźmy do Ducha Świętego, przyjdźmy do Słowa Bożego, żeby zobaczyć, co jest w środku. I potem dalej on opisuje, że jeżeli przychodzimy, jeżeli widzimy siebie, jeżeli Duch Święty wyświetla nam, objawia nam, w tym momencie nasza wiara musi być objawiona czynami. Praktycznie. Nie wystarczy, żebyśmy powiedzieli, ja wierzę. Ta wiara musi być widoczna w czynach. I on zaczyna od sierot i wdów pod koniec pierwszego rozdziału, 27 werset.
będąc w próbach, będąc w trudnej sytuacji, nawet będąc biednym, teraz mamy wykazać się. Jaka jest różnica w naszym życiu? Jak my reagujemy inaczej niż inni ludzie, którzy nie liczą na Boga? Właśnie dbamy o tych, którzy są bardziej w potrzebie niż ja. I w drugim rozdziale on wspomina o tym, że ta wiara musi być, musi działać, musi być widoczna, musi być konkretna, musi być w czynach wyrażona. Wiarę tego człowieka, który cierpi, że jest w stanie, jak Jezus na krzyżu, patrzeć na innych i zadbać o nich. Czy jesteśmy w tych momentach w stanie? Paweł był w stanie powiedzieć, ja się cieszę z mojej słabości, cieszę się z ciernią w moim życiu. Cieszę się, że nie jestem dynamicznym mówcą porywającym. Cieszę się, że nie wyglądam zbyt tak przystojnie. Żebyście nie skupili się na takich rzeczy, aby Boża chwała była pokazana w mojej osobie. Paweł mógł cieszyć się tym, co przeżywa. I w trzecim rozdziale mieliśmy na początku, pierwsza połowa, mowa na temat języka. Że język może robić wiele szkód. I językiem oczywiście możemy podzielić się swoją mądrością. Jeżeli ludzie kiedykolwiek mówią do mnie, ale to było mądre, co powiedziałeś. Nie jest to, jest to rzadkość, nie jest to często, ale bywa tak. Ale myślę i dla mnie, jak przygotowałem to dzisiaj, myślałem, ja bym chciał, żeby ludzie patrzyli na moje życie i powiedzieli, no to żyjesz mądrze, duchowo mądrze. I nie pamiętam, żeby ktokolwiek mi kiedykolwiek to powiedział. Że owoc twojego życia jest taki, że widać, że żyjesz mądrze, po Bożemu. Że jest to owoc widoczny. Nie, że mówię. Ja mogę łatwo o mądre słowa. Każdy z nas może coś tam mądrego powiedzieć. Natomiast czy możemy mądrze żyć? Wydaje mi się, że to jest nasze zadanie. I Salomon pisze, że bojaźń Boży jest początkiem poznania. Możemy zdobyć ludzką mądrość. Na ulicy można zdobyć ludzką mądrość. Każdy uważa siebie za mądrala. I możemy tą ludzką mądrość oswajać, poznawać. Natomiast Bożą mądrość, duchową mądrość dostaniemy tylko od jednego źródła. I to jest od Boga. Od Bożego objawienia, od Bożego słowa. On może użyć innych ludzi oczywiście ku temu. Natomiast źródło jest takie same. Jeżeli chcemy inaczej patrzeć na życie niż ci, którzy są świecko mądrzy, to w tym momencie musimy podejść do Boga. Przeczytajmy po kolei. Kto pośród was jest mądry i rozsądny, niech wykaże się w swoim nienagannym postępowaniu uczynkami dokonanymi z łagodnością właściwą mądrości. Natomiast jeżeli żywicie w sercach waszych gorską zazdrość, skłonność do kłótni, to niech przechwalajcie się, nie sprzeciwiajcie się kłamstwem prawdzie. Nie na tym polega wstępujący z góry mądrość, ale mądrość ziemska, zmysłowa i szatańska. Więc jest coś takiego jak mądrość szatańska. Mądrość tej ziemi. I musimy rozróżniać jedno od drugiego. Przeczytajmy trochę dalej. Gdy bowiem zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zastępujący z góry jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Więc nie zależy mu na tym, żebyśmy tylko byli nauczycielami mądrości. Nawet wspomina trzeci rozdział, pierwszy werset. Niech niewielu z was będzie takich.
że jesteście nauczycielami. Natomiast ta mądrość, o której on mówi, to jest przemiana. Przemiana umysłu, przemiana serca. Przemiana, która tworzy duchową mądrość, inne spojrzenie. I jeżeli pamiętacie drugi Koryntian, czy pierwszy Koryntian, pierwszy rozdział, to tam jest kontrast, kontrastowany. Paweł kontrastuje świecką mądrość od duchowej, Bożej mądrości. To, co jest dla Boga mądre, jest dla świata często głupota. Jak można się cieszyć próbami na przykład? Głupota dla świata. A to, co jest dla świata mądre, jest dla Boga głupotą. Jak można się cieszyć, się chlubić z tego, że się jest biedny? Jak można się cieszyć, radować się, że mam wirus, czy jestem chory? Więc mamy tą mądrość tu rzymska opisane, że to jest demoniczne, że to doprowadzi do złego, że to jest oparte o moje samolubstwo, o tym, czego ja szukam. Może to jest nawet, i pamiętajmy, to jest napisane do wierzących. To nie jest tam do świata wokół nas. To jest w naszej kulturze. To jest pompowane przez mass mediów cały czas. Ta mądrość ludzka. Dbaj o siebie. Bądź ty jesteś numer jeden. Nasze systemy społeczne są budowane w oparciu o to. To prześladowanie niewolnictwa w historii Wielkiej Brytanii, mojego kraju. 12 milionów niewolników przetransportowanych z Afryki do Ameryki. Straszne sprawy związane z tym, jak my oceniamy siebie, że my możemy mieć, nawet nam należy, mam prawo do tego. I to może powodować cierpienie dla mnie i dla ludzi wokół mnie. A jeżeli jestem przy władzach, to może być też kosztowne dla milionów. Natomiast ta mądrość odgórna jest czysta. Jest to wewnętrzna jakość, która wyczyszcza nasze wnętrze, nasze postawy, nasze motywacje, wyświetla te motywacje. Nie co robię, tylko dlaczego robię to, co robię. To jest istotne dla Boga, tak mi się wydaje. Te motywacje wewnętrzne. Dlaczego tu jestem na tym spotkaniu? Żeby uwielbiać Boga? Żeby szukać partnera? Dlaczego tu jestem? Dlaczego robię to, co robię? Dlaczego ja stoję przy tym filarze na Cyprze? Badaj serce, Marku. Czy twoje serce naprawdę jest oddane Bogu, tak jak Paweł? Dlaczego jesteś w tym miejscu, gdzie jesteś w tej chwili? W takim wydaniu. Czy jesteś tak pewny, że to jest od Boga? Może trzeba coś zmienić. Więc to jest mądrość, która nie tylko umiem wyrażać słowami, ale mądrość, którą Duch Święty daje i wyszlifuje moje wnętrze, żebym miał odpowiednie nastawienie do życia, do chorób, do bogactw, do możliwości, które są do problemów. Żebym zrozumiał, że zamiast tego, żeby oddać drugiemu, walczyć o swoje prawa, to odwrócę drugą policzkę. Zamiast tego, żeby brać, to daję. Zamiast tego, żeby szukać Bożego błogosławieństwa w komforcie, to szukam Bożego błogosławieństwa w prześladowaniach. Zamiast tego, żeby stać się silnym, niezależnym od Boga, staje się słabym i zależnym od Boga. Zamiast tego, żeby wykonać moją wolę i prosić Boga, żeby On wykonał moją wolę, ja szukam Jego woli i poddaję się tej woli.
Zamiast tego, żeby powiedzieć Bogu, co On ma robić, czego ja bym chciał, jakie ja mam pragnienie, to przychodzę do Niego w modlitwie i pytam Go, co Ty byś chciał, jak ja mogę Tobie służyć, jak mogę oddać Tobie. Zamiast tego, żeby być dołowany, dlatego że nie jestem taki umiejętny, bogaty, piękny, przystojny, to cieszę się, że Bóg może mnie użyć i użyje chętnie. I Jego chwała może nawet być większa w moim wydaniu, jeżeli jestem wdzięczny za to, co Mu dałem. Ja pamiętam lata, jak byłem młodym wierzącym, może powiedziałem to kiedyś, byłem w kościele i anonsowali tam zaręczyny jednego młodego chłopaka i młoda dziewczyna. A ta dziewczyna w moim odczuciu wcale nie była ładna. I myślałem, co on robi? Nie mógł lepiej wybrać? To ja pamiętam te moje myśli, byłem tak zdziwiony, będąc młodym studentem, tym wyborem. Nie miałem duchowej mądrości. Patrzyłem na zewnątrz. Dokonałem osąd. I to była moja głupota. Ale lata później doszedłem do tego, że właściwie on wykazał pewnie duchową mądrość. Ona wykazała duchową mądrość. A ja byłem głupi w tej sytuacji. Ale stałem się tak naprawdę w miejscu sędziego. Więc czy potrafimy popatrzeć na te nasze kule u nogi, te problemy, które mamy, to, że mamy rozprawę sądową, która może rujnować pewną inicjatywę. Czy możemy cieszyć się z tego? Czy możemy czerpać z tego lekcję? Jeżeli tak, to będzie radość, prawdziwa, autentyczna radość w wierze. Może to oddać Bogu chwałę, nawet jeżeli przegramy sprawę. Niesłusznie. To przyniesie Bogu chwałę, tak jak biczowanie Pawła przy tym filarze. Przejdźmy dalej. Skąd się biorą wojny, skąd kłótnie między wami? Nie stąd inąd, tylko z waszych żon, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie. Żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie i nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie utrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. Więc popatrzmy z jednej strony, mówimy często o tym, jak ważne jest się modlić i to jest powtórzone tu. Nie mamy dlatego, że się modlimy, nie modlimy o tym. Proście Boga o mądrość między nimi. Pierwszy rozdział, piąty werset. Módlmy się o tą mądrość, bo nie rozumiemy, Panie. Dlaczego tak się stało? Dlaczego pozwalasz na to? Módlmy się o to i Bóg da. Może to będzie długie poszukiwanie, ale Bóg da temu, który będzie wytrwały. Po wielu latach ja doszedłem do mądrości w ocenie tej sytuacji, tej młodej pary. Po wielu latach Bóg dał mądrość, bo nie rozumiałem. Ale to, co jest mniej powiedziane w naszych kręgach, to jest, że można źle się modlić. I tu jest też wspomniane o tym. Nie dostajecie dlatego, że źle modlicie się. Co to jest zła modlitwa? No modlitwa, która jest w kierunku moich celów, moich pragnień, mojego apetytu, który jest między innymi grzeszny, nieskalany, nieczysty, jak ta mądrość z wysoka. Ja mogę chcieć, Panie Boże, daj, żebyśmy mieli wielki sukces, żeby nasz Kościół się rozrósł, żebyśmy byli najlepszym kościołem w Opolu. Daj, żebym miał naprawdę super żoną,
która jest ładna i piękna i super męża, który jest przystojny i sportowy. Czy to jest Boży cel? Czy jesteśmy pewni, że to jest Boże działanie? Czy po prostu próbujemy załatwić to, co chcemy, to, co jest ponad nami, od Boga? Używamy Boga jako naszą sługą. My mamy potężnego Boga, swojego sługa, który jest po to, żebyśmy powiedzieli Mu, co mamy załatwić w najbliższym czasie. Zamiast tego, żeby twierdzić, że ja jestem tym sługą. Panie Boże, pokaż mi, co Ty byś chciał, żebym zrobiła. Pokaż mi swoją wolę i znajdź, proszę, we mnie, wytwórz we mnie chętną postawę, chętne serce, nawet żeby pójść na krzyż, na biczowanie. Daj mi taką pokorę, takie oddanie, że jestem gotów nawet na to. Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. A może utrzymujecie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie pożąda on ducha, którego w was utwierdził. Daje zaś wam większą łaskę, dlatego mówi, Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym daje łaskę. Panie Boże, daj nam łaskę. Daj nam zrozumieć. Daj nam być częścią Twojej wielkiej woli. Pokaż nam ten brud w lustrze, jak będziemy studiować Twoje Pismo. Niech Twój Duch wyświetla nam nasz grzech, żebym był czysty w moich modlitwach, w moich intencjach, w moich postawach, w moich motywacjach. Daj, żebym był takim, aby Twoje królestwo rozwijało się we mnie, Twoje panowanie nade mną, nad moimi pragnieniami, żebym zechciał zrobić to, co Ty chcesz, żebym zechciał żyć tak, jak Ty chcesz, żebym żył. I jeżeli to w tym jest biczowanie, to jestem na to gotów. Jeżeli muszę rezygnować ze swoich wyobrażeń, celów, pochwał dla siebie, poczucie, że odnosiłem sukces, weź to ode mnie. Ktoś wczoraj na studium biblijne kończyliśmy Księgę Jeremiasza w jednej grupie i jedno stwierdzenie padło, że Jeremiasz był pokorny do końca. 40 parę lat prawdopodobnie służył i praktycznie nikogo nie nawrócił z tego, co widać. Miał nikły, jeżeli w ogóle, wpływ na ludzi wokół siebie. Nie mógł się chwalić tym. Ale był wierny do końca. I to jest wzór do naśladowania. Niesamowity wzór. Człowieka, który był oddany Bogu wbrew wszystkiemu, wbrew torturowaniu, wbrew popularnościom, po prostu poszedł dalej do końca, do starości, będąc sługą Bożą kosztem siebie. I można oczywiście mnożyć takie przykłady w Biblii. Bóg jest zazdrosny. Bóg dał nam Ducha Świętego. Bóg chce nas kochać. On chce, żebyśmy byli zakochani w Nim. On chce, byśmy poznawali Go, żebyśmy przemienili umysł, żeby nie kierować się światową mądrością, tylko duchową mądrością. I to jest bardzo często totalnie odwrotne, totalny kontrast do tej mądrości, którą uczymy się na ulicy.
Ostatni kawałek na dzisiaj. Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was. Oczyście ręce grzesznicy, uświęćcie serce ludzie chwiejne. Uznajcie waszą nędzę, smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech się obróci smutek, a radość w przygnębieniu. Uniżcie się przed Panem, a On wywyższy was. Po poprzednim fragmencie On ich nazywa cudzołożnicy. To są Jego bracia w Chrystusie. Cudzołożnicy. To nie jest mało powiedziane. Ale On mówi pokornym, On daje łaskę. I tu 10 werset, a On wywyższa nas. Jeżeli jesteśmy w stanie przejść przez to, w jakim sensie upokorzenie, oddawanie wszystko, Jezus w takich kategoriach to opisuje, oddawanie krzyż, oddawanie swojego ja, swojego apetytu, jeżeli jestem gotów na to, potem, żeby przewartościowywać to, co przeżywam w moim życiu, żeby spojrzeć na to oczyma wiary, to potem to zmartwienie przekształcą się w pokój. I pokój doprowadzi nas do Królestwa Bożego, do rozwoju Królestwa Bożego w nas i w naszym wydaniu. Potem będziemy mieli radość zamiast zmartwień. Że będziemy mogli się radować tym, że nie mogę. Że nie umiem. Że nie jest tak, jak ja bym chciał. Ale pomimo to będę Ci służył Panu. Pomimo to, że nie ma bydła w stodole i nie ma żniwa na polu, będę Cię się radował w Tobie. I to będzie moje świadectwo. I Bóg wywyższy was. Jeżeli my jesteśmy w stanie upamiętać się od własnego ja, od własnych żądzań, od tego, że ja tu byłem tym królem, a Bóg siedział przy moich stóp, czekając na moje sygnały. Jeżeli jestem gotów ukrzyżować to, to w tym momencie Bóg da łaskę, żeby przeżyć. Bóg wywyższa nas na swoją chwałę, dlatego że nie odbieramy od Niego, nie kradamy od Niego Jego chwały. Któż jest duchowo mądry? Któż ma roztropność, rozeznanie? Polecam nas, żebyśmy byli ludźmi, którzy szukają, proszą o tą duchową mądrość. Nie prośmy Boga o to, co nasz. To jest zła modlitwa, jeżeli dobrze rozumiem Jakub 4:3. Bóg nie jest świętym Mikołajem. Bóg jest potężnym, suwerennym Bogiem, który ma dla nas wielki plan, wielkie cele, jeżeli jesteśmy gotowi oddać siebie w Jego rękach. Jeżeli brakuje nam mądrości takiej, to prośmy i będzie nam dane, aby tak było w moim życiu i w waszym. Amen.